Witajcie! Często ostatnio wiele osób pyta się mnie, czemu tak rzadko pojawiają się filmy. Niektórzy powątpiewają nawet czy żyją, więc rozwiewając zważnie pokój, a innym na przekór informuję, że jeszcze żyję. A co do ilości filmów, wrzucam filmy wtedy, kiedy chcę coś powiedzieć i kiedy mam coś do powiedzenia. Kręcę filmy, żeby podzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami, a nie zarabiać czy walczyć o jakieś subskrypcje. Oczywiście cieszę się, że tak dużej grupie ludzi się to podoba, ale to nie zmienia mojego podejścia do filmów i akwarystyki. Po tym wstępie, który napisała mi dozorczyni w moim bloku, bo akurat nie miałem czasu, przejdźmy do meritum. To co widzicie na ekranie to żałosne szczątki akwarium 240 litrów, które popsułem. Popsułem sam bez żadnych wpływów obcych, nawet zagranicznych. Dlaczego popsułem? Bo choroba powodująca, że nie wyrzuca się nadmiaru roślin, tylko obsadza każde wolne miejsce w zbiornikach, rozwinęła się u mnie za bardzo. Ale po terapii u profesora Soda Watera, profesor się powiesił: Nie, 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 nie wróć, wróć, wróć. Z terapii wyszedłem jakiś odmieniony. Powiedziałem sobie: no dobra, nie, nie powtórzę, bo za dużo wulgaryzmów, więc zrobię transkrypcję. A penis z tym nie będę prostytutka trzymał tych chabazi. Będę je systematycznie wystosunkowywał do muszli z koła. I kiedy już podjąłem tę decyzję i udałem się w kierunku zbiornika, okazało się, że zbiornik sam przeprowadził wstępną selekcję. Dlaczego? Jak to możliwe? No to niestety jest proste. Jak się wsadza rośliny szybko rosnące i rośliny ekspansywne, to nie ma na co liczyć, że rośliny wolniej rosnące dadzą sobie w dłuższej perspektywie radę. I nie dały. Były lotosy, nie ma lotosów. Były barklaje, prawie ich nie ma. Jeszcze kilka roślin po prostu zniknęło. Zastąpiły je zwartki, zwartki i jeszcze raz echinodorus. Czy warto było być takim chomikiem i wsadzać wszędzie zwartki? No to już sami ocencie. Ja uważam po terapii, że nie warto. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiłem przeprowadzić tak zwany pół restart. Sam sobie go wymyśliłem i sam go tak nazwałem. Półrestart polega na wyjęciu wszystkich roślin i ozdób, potem na drastycznym odmuleniu podłoża, które się już dobrze uleżało i w wielu miejscach, szczególnie tam gdzie były wszelkiego rodzaju korzenie, nie było ruszane od dawna. A to oznacza brak przepływu wody w tych miejscach i pewnego rodzaju zastoiny, a to nie jest dobre dla zbiornika. Potem zamierzam posadzić rośliny, które chcę, aby tu rosły i w miejscach, gdzie mają rosnąć. A cały nadmiar roślin, jak i gatunki, które mam w innych zbiornikach, pójdzie po prostu do kosza. I postąpię tak, jak radził profesor Soda Water. Jedz rosół przed popijawą. A, a nie, 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 to, to jest jakaś inna rada. Ale już nie pamiętam, o co tam chodziło. W każdym razie nie będę żałował ani jednej rośliny, którą wywalę. Jej, biedny. Piękne roślinki. Wiem. Mógłbym oddać je jakiejś potrzebującej duszy, ale nie oddam, bo posiadają ślady zaglonienia. A taką zasadę mam, że jak na jakiejś roślinie zauważę występowanie gloniszcza, to z nikim się nią w żaden sposób nie dzielę. Chyba że nalega, nie jest facetem i przysyła mi swoje nagie fotki. Tak więc akwarium jakie widzicie kończy już swój żywot z tym właśnie wyglądem. Na razie oprócz chęci zrobienia w nim porządku nie mam jakichś większych koncepcji co do wyglądu. No może ogolę się i zrzucę ze dwa kilo. A co do wyglądu akwarium to w komórce zalega tona kamieni. Leży tak już 5 lat. Czyż nie pora, żeby je wykorzystać? A teraz będę trochę bezczelny. A co mi tam, nie mogę trochę być? Specjalnie dla tych, którzy mają pretensję o małą ilość filmów, wypuszczę serię super, hiper interesujących filmów, tryskających niczym nieskrępowanym humorem. I będę wysyłał na YouTube jeden film tygodniowo. Będą filmy o glonach i ich zwalczaniu, będą filmy o rarytasach roślinnych i wiele innych ekstra tematów. Będzie jednak haczyk. Każdy film będzie prywatny i za każdy dostęp trzeba będzie zapłacić. Co najmniej stówę od łebka. Nie jakieś nędzne dwie dyszki za hollywoodzką produkcję. To będzie droższa. Łódzka produkcja bez holi. Podoba się wam mój genialny pomysł? Skończą się pretensje o długi czas produkcji? Utyskiwania i inne takie? Dobra. O tym, co się będzie działo w 240 dowiecie się z kolejnego, całkiem darmowego filmu, który kiedyś się ukaże. Może jutro może za tydzień, a może za rok, albo za stówkę. To idę spać, przeświadczony, że znalazłem sposób na zostanie milionerem. Dobranoc.